No więc, moi drodzy, dziś jest ten dzień, kiedy postanowiłem przyjrzeć się nieco dokładniej Kazimierzowi Dolnemu. Jesteśmy na ulicy Senatorskiej, a przed nami kamienica biała. Trzeba przyznać, że jest ładna. Sąsiaduje z czymś, co pewnie niedługo też będzie ładne. Natomiast na razie jest w trakcie remontu, to chyba za mocne słowo. Raczej w trakcie przygotowań do remontu. A tu piękna kamienica. Spójrzcie na te... Niestety znowu pod słońce. Zaraz zobaczymy, czy coś z bliżej będzie widać. Zobaczcie na te piękne zdobienia. Ona jest w tej chwili w trakcie renowacji. Nie wiem, czy coś będzie widać. Chyba nie będzie widać. Ja też niewiele widzę, ponieważ oślepiamy słońce. Niestety świeci dokładnie znad tej kamienicy. No będę musiał się poddać. W każdym bądź razie jest bardzo ładnie zdobiona ta kamienica. To jest właśnie ulica Senatorska. O. Na ulicy Senatorskiej rezydują malarze. To jedna galeria, tam druga galeria, a tam wcześniej była też galeria, więc miłośników sztuki zapraszam do Kazimierza. No to, moi drodzy, jesteśmy ponownie w Kazimierzu. Poniedziałek, wydawałoby się, że będzie spokojniejszy dzień, ale jest gwar, tłum. No, miasto cieszy się dużą popularnością. Kochani, na rynku renesansowe kamienice. A głównie właścicieli, kupców po prostu. Jak na pewno wyczytacie w internecie, Kazimierz swoje lata świetności przeżywał w XVI i XVII wieku za sprawą handlu zbożem. Stąd najbogatsi mieszkańcy byli kupcami, którzy handlowali tym zbożem. W Kazimierzu, poza kamienicami, kościołami, ruinami zamku, jest jeszcze kilka spichlerzy oraz wzmianek o kilku, których już nie ma. Jak widzicie, zabytków starszych niż XVI wiek jest niewiele, a te, które są, z tego co wyczytałem, są w większości, w dużej, znacznym stopniu odbudowane. Kazimierz był wielokrotnie niszczony. W tym ostatni raz w czasie II wojny światowej był ponoć poważnie zniszczony, więc większość rzeczy tu jest odbudowana. To, moi kochani, choć niewiele będzie widać, ponieważ słońce jest w zenicie i w każdej strony świeci prosto w aparat, to jest, moi kochani, budynek starej synagogi. Czemu ludzie są tacy hałaśliwi? Straciłem wątek. A no tak, stara synagoga w Kazimierzu Dolnym. Gdzieś tutaj kawałek stąd jest mały rynek, który zamierzam zobaczyć. No i zobaczymy, jak stromo jest do zamku. Oczywiście, moi kochani, ja nie pokażę wam Kazimierza Dolnego, mimo to, że jest mały w całości, ponieważ no, jest to teren mocno, mocno pagórkowaty. Tutaj jest wejście na rynek główny, że tak powiem. I jest mi ciężko. To, co najładniejsze w Kazimierzu, w moim przekonaniu, to oczywiście jego renesansowa zabudowa, ale głównie jego okolice. Bardzo piękne, malownicze, górzyste, przyroda, wąwozy lesowe. No to rzeczy, które, pomimo to, że ja tu jestem, mnie ominą. Pokażę wam stare zdjęcie Kazimierza na plakacie. O! Prawdopodobnie sklepik żydowski, a nie, to jest reklama. No nie wiem, co przedstawia to zdjęcie, ale przedstawia stary Kazimierz. A powyżej synagoga. No ja tu jestem, a mnie to ominie, ponieważ już dojeżdżając do Kazimierza przekonałem się, jak wymagający i trudny jest to teren dla rowerzysty mojego pokroju i moich gabarytów. Dlatego proponuję wam, byście wyciągnęli wnioski z tego, co
co przeżyłem ja. Tu jest chyba ten mały rynek, bo pani mówiła, że po schodkach trzeba zejść, więc ja już nie będę tu zjeżdżał, tylko zejdę. Że przy całym szacunku dla uroku zabytków mamy tu tablicę pamiątkową. Pewnie nie dacie rady przeczytać, ja wam przeczytam. Tablica pamiątkowa ku czci 3000 obywateli polskich narodowości żydowskiej, byłych mieszkańców Kazimierza Dolnego, wymordowanych przez okupanta hitlerowskiego w okresie II wojny światowej. A więc... I tutaj proszę, jaki ładny budynek, ja nie wiem, wygląda na oryginalny. Nie wiem, czy on oryginalnie tutaj zawsze stał, czy go skądś przyniesiono, ale jest bardzo urokliwy. Drzewo albo jest sprytnie postarzone, albo jest takie stare. Ja postaram się odejść. Teraz tu jest oczywiście jakaś knajpa. Ja postaram się odejść i wam ją pokazać. To jest właśnie mały rynek. Niestety samochody stoją, ale może dostrzeżecie urok tego budynku. Jest piękny. Tutaj na rogu też stoi stary drewniany budynek. Ja jeszcze pokażę wam go od czoła. Na małym rynku się handluje. O, proszę bardzo. Piękny, drewniany budynek. Ciekaw jestem, na ile to jest stare, a na ile to jest postarzane. I PTTK. To ja wracam do roweru. Smażalnia ryb. O, kuszące. Więc wracam do roweru, ponieważ pokusy się pojawiają. I... O! Tam powyżej dachu widać jedną z atrakcji Kazimierza, do której ja pewnie nie dotrę, bo jest wysoko. To się nazywa Wzgórze Trzech Krzyży. No i nie wiem, czemu tak się nazywa, ale widać trzy krzyże, więc może dlatego. Co upamiętniają? Nie wiem. Odsyłam do internetu, moi kochani. Tu również jakiś kościół. Kościoły są tutaj podobne do głównych zabytków Kazimierza, czyli do spichlerzy. Tam widać kawałki ruin zamku. Nie wiem, czy się tam wydrapie, czy się nie wydrapie. To się... To wiem, już przeczytałem. To jak? To są... Budynek jest oryginalny, czy... Odbudowany po wojnie. Odbudowany po wojnie, rozumiem. A jaski co to jest? No rzeźnia. No, znaczy, powiedzmy... Mięsny, no. Tak jest, przerabiają mięso. No, to wie, pan wie, to jest dużo już. No, dziękuję pięknie. Jak słyszeliście, spotkałem miłego pana, który... Powiedział mi, że to są jatki. Budynek jest odbudowany po wojnie. Jatki koszerne. Tak jest. Tuż koło synagogi. Jatki koszerne. Budynek, jak słyszeliście, odbudowany po wojnie. No, spora część Kazimierza, z tego co się tutaj dowiaduje, jest odbudowana po wojnie. Niestety był mocno Kazimierz w czasie wojny zniszczony. No dobrze, kochani, wychodzę z rynku małego i spróbuję dostać się na zamek, ale nic nie obiecuję. Jeszcze chwilka, pokazywałem wam ulicę Senatorską i galerie malarskie. Tutaj również co kawałek są galerie malarzy. Galeria, malarstwo, Jan Wołek i tak dalej. Synagoga piękna, aczkolwiek pewnie też odbudowana po wojnie. Moi drodzy, tuż koło synagogi jest galeria letnia pana Sławomira Mikawoza. Chyba się odmienia to nazwisko. Jest również telefon. Pan zajmuje się głównie, widzę, aktem, ale jest naprawdę smaczne i wysublimowane. Aczkolwiek widzę tu również pejzaże. Domyślam się, że to Kazimierz, a to Wisła.
Dla mnie bomba, moi kochani. Gdybyście byli zainteresowani, to sfilmowałem tabliczkę z telefonem. Naprawdę ładne rzeczy. Jest trochę abstrakcji, jak widać. Zresztą podejście do aktu również jest abstrakcyjne, lekko geometryczne. Aczkolwiek w moim przekonaniu erotyzm jest. No i moi kochani, spojrzenie na fragment zamku. Ja tutaj się dopytywałem, czy on jest w moim zasięgu. Jest daleko, jest stromo i jest niestety bardzo, bardzo nierówno. W związku z tym musiałbym prawdopodobnie pchać. Odpuszczam. Muszę przepuścić przechodniów. Proszę się nie krępować. I tak jak mówię, no ja sobie odpuszczę. Natomiast przecież ja nie mam wam zastąpić przyjazdu tutaj. Ja tylko sygnalizuję, jak tu jest. Staram się gdzieś uchwycić pewnie nieudolnie klimat tego miasteczka, bo jest to miasteczko, moi drodzy. Nie przypuszczam, żeby tutaj można było coś oglądać przez wiele dni, ale zachęcam do oglądania również ładne zdobienia. Okolic Kazimierza, jest tutaj piękna przyroda i ukształtowanie terenu mocno przypominające mi śródziemnomorskie, gdzie góry opierają się o wodę. Tutaj tą wodą jest rzeka, a tuż za nią górki, pagórki, skałki, wąwozy lessowe, słynne, których można sobie obejrzeć. Niestety nie są dla mnie, nie są dla rowerzysty z moim zapasem sił i moim obładowanym do granic możliwości sprzętem. Ale kiedy tu przyjedziecie, to o tym nie zapominajcie. Jeszcze raz zerkniemy na obrazy pana Sławomira. I to na razie tyle ze ścisłego centrum Kazimierza. Jesteśmy, moi kochani, troszeczkę dalej od Wisły, trochę w głąb lądu, że tak powiem. Tam na dole jest rynek. Nie jest daleko, może 300 metrów. A tu proszę zobaczyć, jaka piękna drewniana zabudowa użytkowa. Po prostu domki. Ludzie sobie mieszkają. Niektóre są, widać, mocno stare. Tam też dom. No oczywiście mocno stare, rozumiem, w okolicach 100 lat. Lub zaraz po wojnie. Z tego, co się dowiaduje, to tutaj no, wojna niestety przyniosła ogromne szkody i spustoszenia, więc pewnie powojenne. Ale ładne, ciekawe.